W naszym studiu pojawił się znany zespół Wonki One, a ostatnio z płyty Naturalna Generacja wraz z góralem. Określa się jako śpiewający filozof prowadzi swoją Męską Akademię, ciągle chodzi BOSO, pseudonim artystyczny paprodziad, a imię jego Włodzimierz Dębowski. Tak, to ja. Coś, drogi panie, tutaj dodać jeszcze? O, jakby zacząć dodawać, to myślę, że, że można by jeszcze trochę pododawać, ale może coś w trakcie wypłynie. Ale jak sobie wpiszemy w, w przeglądarkę, to wyskoczy wszystko, co ma wyskoczyć. Myślę, że tak. Od rokondrolowca do mówcy motywacyjnego. Skąd się wziął poprodziat? Długa droga. Wykiełkował yy, yy, na woli, na blokowisku. Potem przechodził y, y, drogę y, osiedlowo-teatralną miks taki y, 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 życia blo blokowego y, ze szczyptą a artystyczną Kłoski z Wolskiej Łączki Teatrzyk, potem y, 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 Ognisko Teatralne y, u Machulskich i y, 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 tak byłem kształtowany na, na aktora, w sumie przez moją mamę. Wiele razy mnie gdzieś tam strzepaka czy z boiska ściągała za ucho, żeby na te zajęcia gdzieś tam wysłać, ale zrezygnowałem przed egzaminami. Poszedłem na studium e, takie pomaturalne dwuletnie, gdzie poznałem kolegę, który zakładał właśnie zespół, tak powstał Wonky One. E, ja wtedy już pisałem e, teksty, bo miałem marzenie zostać e, pisarzem w przyszłości. E, pisałem krótkie formy literackie, Chłopaki przeczytali moje, moje wiersze. Stwierdzili, że przyda się taki tekściarz do zespołu. Zacząłem wpadać na próby. Teksty się okazały zbyt trudne do wyśpiewywania dla, dla potencjalnych tam wokalistów. No i koniec końców ja zostałem tym wokalistą, chociaż za bardzo śpiewać nie umiałem. Trochę tam próbowałem rapować, nadrabiałem, że tak powiem, aktorskimi różnymi tam zdolnościami, charyzmą, dzikusostwem swoim. Pierwszą ksywę dostałem doktor Żwir, ale potem sobie wymyśliłem sam księżul z czyli skrzyżowanie księdza z żulem, bo trochę lubiłem moralizować, ale też i balangować. A z to dlatego, że y, y, taniec Świętego Wita i te doświadczenia psychodeliczne, już podróże astralne y, też już mi były nieobce. A potem ewoluowałem w paprodziada, który już tak dojrzale i świadomiej zaczął łączyć ten świat przyrody z, z tym ludzkim i, i tak powstał paprodziad. Ile tych doświadczeń psychodelicznych było w Twoim życiu i jakie to były ceremoniały? Czy to było bardziej takie. Dla fanu, dla zabawy, czy bardziej w poszukiwaniu czegoś? Pytam w kontekście tego, co się teraz dzieje, bo ludzie szukają takich y, rzeczy, żeby albo się wyciszyć, albo sobie pomóc, albo się wyleczyć uzależnień na przykład, nie? Czy w twoim przypadku to było bardziej na zasadzie takiego, no, życia? Ja miałem wtedy jeszcze 15 lat, 17-18, jak zacząłem podróżę i to bardziej taka ciekawość, chęć oderwania się od tej takiej jakiejś trudnej rzeczywistości yy, i, i taki yy, rodzący się już bardzo mocno yy, yy, zapał do imprezowania i z tego to się wzięło, ale, ale od razu yy, zaczęło się okazywać, że w tym jest coś większego. Jakaś głębia, yy, która, która do mnie się bardzo mocno przebijała i, i te doświadczenia wtedy z grzybkami z bardzo mocno wpłynęły na mój światopogląd i na odczuwanie rzeczywistości jej, takiej głębi, wielowymiarowości, takiego kontaktu z boskością zupełnie innego, nie takiego jakiegoś dewocjonalnego, tylko takiego prawdziwego. Wtedy też pod wpływem tego poszedłem na studia filozoficzne, które ukończyłem na trzecim roku, ponieważ już poczułem, że już Ogarnąłeś. Że tak, że już wszystko co już potrzebowałem, to już do, do, do mnie dotarło. Yy, I tak, no, te czasy już minęły, już teraz nie potrzebuję takich doświadczeń, żeby, żeby sobie jakoś yy, ogarniać życie. Mam wrażenie, że jest to właśnie potrzebne do tego, by gdzieś tam jakiś, jakiś pierwszy krok zrobić. A, a, potem, a potem to już jak się odnajdzie te odpowiednie mechanizmy, odkryje i tory, to, to już można bez tego podążać. Śmiało. Od, od dłuższego czasu jestem uzależniony od trzeźwości. I jaki to jest już ten dłuższy czas, I ile to trwa? No już parę lat. No. Parę lat, tak. W sumie wiele lat byłem wielkim fanem palenia zioła. I, i tak gdzieś ta filozofia przyrody na początku y, ta, ta równowaga była zupełnie na co innego nakierowana. Oczywiście ten aspekt miłości do przyrody i, i tajemnic też był y, cały czas, ale, ale w dużo większym stopniu była to taka zajawka spalenia trawy i z takich frikowych różnych y, głupkowatych pomysłów, które wtedy przychodziły do głowy na tamten czas. Bardzo mnie to się podobało, byłem w tym naprawdę niezły. A potem to się zaczęło przeważać. Jednak ta, ta, ta prawda, jakaś ta esencja, która z tej przyrody cały czas gdzieś tam do mnie się przebijała, w końcu wzięła górę, i zwłaszcza jak już odkryłem świat biologii totalnej dzięki mojej żonie obecnej, to, to wtedy to już ruszyło z kopyta i, i mocno. Poszedłem w stronę właśnie takiego rozwoju i szukania odpowiedzi na, na takie najważniejsze pytania, właśnie z, z kontaktu z przyrodą. A powiedz mi, słyszałeś o ostatnio bardzo popularnym rytuale z zajłaską. Był ostatnio tutaj gość, który napisał książkę o biohackingu. I no jest. No z, zrobiło się to popularne. Dużo ludzi faktycznie dzieli już świat przed i po, podobnie jak w przypadku grzybów. Czy myślisz, że faktycznie jest tak, że ludzie budzą się przez właśnie przez tego typu rytuały, na przykład? Wiesz co różnego rodzaju są klucze, które odpalają przemiany życiowe. Można sobie to spróbować zrobić taki kontrolowany poślizg za, za pomocą właśnie jakichś takich metod, a możemy czekać, aż życie nas jakimś liściem na odmulenie sprawi, że, że zaczniemy inaczej patrzeć na rzeczywistość. Więc myślę, że tutaj jak... Komuś się ma coś przydarzyć, to, to się przydarzy. Znam wiele osób, które chodziły po kilkanaście albo po kilkadziesiąt osób na Aje i za bardzo poza jakimiś dziwnymi przeżyciami w sumie nie, nie zrobiły jakichś większych przemian w swoim życiu. Dalej mają nieprzepracowane te podstawowe jakieś traumy, które blokują ich w jakimś tam rozwoju życiowym. Więc, a, a znam osoby, który, którym wystarczyło jakiś większy problem życiowy, przez który przeszli, czy to zdrowotny, czy to jakiś tam rodzinny, czy biznesowy, po którym naprawdę im się oczy otwierają i, i zmieniają swoje życie, więc to jest chyba kwestia jakiejś gotowości duszy na, na przemianę I, i, i jak to ma się wydarzyć, to się wydarzy. No, mnie akurat y, zbiegło się w tamtym czasie, że, 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 że tego doświadczałem i miał to oczywiście wpływ na moje życie, ale to, to nie była jakaś taka też taka mm, przemiana, taka rewolucyjna, taka o 360 stopni. To, to u mnie całe życie tak e, e, stopniowo, stopniowo gdzieś tam się z, z jednej strony na drugą po prostu prze, przelewało. Czy w ty w trakcie swojej kariery byłeś od czegoś uzależniony? Tak, żeby bez tego nie mogłeś żyć? Od niebrania odpowiedzialności za swoje życie chyba byłem najbardziej uzależniony. Nie potrafiłem sobie... Y, y, wyobrazić, że, że mam zbyt dużo na głowie, że jestem zbyt wiele rzeczy odpowiedzialny. Nie chciałem, nie myślałem o budowaniu rodziny, o, o, o karierze, o niczym. Lubiłem sobie bimbać, wypić piwko, zapalić jointa, połazić po, po dachach opuszczonych kamienic, albo gdzieś pójść w plener jakiś i, i spać gdzieś tam pod krzakiem i tyle. A, a, a z czasem to się bardzo zmieniło i to kiedy przyszła taki moment, że ty stwierdziłeś, że no, będę odpowiedzialnym gościem? Zbiegło się to u mnie z, z czasem. Myślę, że potrzebowałem po prostu czasu, żeby dojrzeć, żeby troszkę zmężnieć, żeby przejść przez ten etap takiego głupkowatego młodzieństwa, w którym gdybym być może zrobił wtedy, nie wiem, jakąś większą karierę, to, to może bym narobił jeszcze większy głupot niż narobiłem wtedy. To się zbiegło też z tym, że poznałem moją obecną żonę, która, która bardzo potrafiła we mnie podlewać te moje najlepsze cechy i pomagać mi je tak ukierunkowywać, umacniać się w tym. To między 30 a 33 rokiem życia, to też taka symboliczna data, zaczęło się dziać. A czemu I... 30 rok życia to jest... No bo wtedy podobno dusza dojrzewa. Wtedy Jezus zaczął nauczać. To jest taki, taki symboliczny wiek, kiedy, kiedy mężczyzna staje się mężczyzną, kiedy w niektórych tam kręgach y, zaczyna być dopuszczany do tego, by zabierać głos publicznie, bo już ma co do powiedzenia. I już I... coś przeżył. Tak, tak. I bo się... dojrzałość biologiczna to co innego niż, niż duchowa. I, I często to się tak spata, że... że... Że w tym wieku y, mężczyźni gdzieś tam jakoś weryfikują swoje życie, zmieniają się, podejmują jakieś inne decyzje. I ja wtedy też jeszcze przeczytałem y, taką fajną książkę Brusa Liptona: Przeskok ewolucyjny. Y, od kryzysu do życia w harmonii, która jakoś tak ze mną zarezonowała i, i spowodowała, że, że poczułem taką moc, taką chęć, taką wiarę w to, że. Że to wszystko ma sens, że, że ja mam tę siłę w sobie i, i, i to mnie zmotywowało do tego, by zacząć pracować ze sobą, ze swoimi najpierw tymi największymi demonami, y, słabościami, uzależnieniami, y, które miałem od, od, od pornografii, od alkoholu, od, y, od marihuany. Y, Powolutku, powolutku to maglowałem, oczywiście dzięki tej wiedzy z biologii totalnej, ale też już wtedy do, przychodziła do nas wiedza o ustawieniach systemowych Berta Hellingera, czyli praca ze sobą, z, z rodzicami, z rodem, odblokowywanie tych różnych traum, które nosimy w sobie. To spowodowało, że zacząłem. Pełną piersią bardziej oddychać. Odkryłem w sobie siłę do tego, by się w ogóle zmagać z tymi, z tymi tematami. Odkryłem sposoby jakieś na to. Zobaczyłem światełko w tunelu i tak kroczek po kroczku, bez jakiegoś tam pałowania się i, i, i napinki, ale mozolnie do przodu. Jakoś, jakoś tam wylazłem czy to, w miarę to, na prostą. To życie w pędzie, bo jako wokalista zespołu, to. Znając życie, pewnie dużo graliście i dużo jeździliście, przynajmniej w Polsce. Da się to jakoś połączyć? Czy kompletnie trzeba z czegoś zrezygnować, żeby z tego pędu życiowego trochę no, wypaść, nie wyhamować i trochę z boku stanąć i się temu zacząć przyglądać? Czy jednak... No, nie jest łatwo też wyżywić rodzinę, bo trzeba, z czegoś trzeba żyć, a z energii nie wyżyjemy, nie? Tak jakby ktoś zapytał normalnie, jak, jak to było w twoim przypadku? Czy to też nie było tak, że to po części jest y, przyczyna tego, że już nie macie w tym zespole? Po, zaczęłeś po, trochę postrzegać świat inaczej i e... żyć inaczej? Wiesz co, na początku to było tak, że po prostu to było całe moje życie. Y, wielkie marzenie z młodości, więc y, nawet nie zauważyłem, że w tym jestem. Po prostu to, był, to był, takie było moje życie. Ale zaczęła na to zwracać uwagę moja żona, która sobie jednak. Y, y, jeszcze wtedy nie była moją żoną, ale chciała być, więc sygnalizowała, że jej no, że brakuje mnie, że ciężko jest sobie wyobrazić, żeby założyć ze mną rodzinę, jak ja ciągle jestem gdzieś dla kogoś innego, nie? że ta energia y, nie, nie płynie do gniazda, tylko jest wszędzie na zewnątrz, że ją po prostu y, y, roz... Y, dzielę się do, dookoła y, ze wszystkimi, a nie... A nie z najbliższą mi osobą. Czego też konsekwencją w pewnym momencie był rak piersi u niej. Na szczęście, pracując biologią totalną, wiedzieliśmy, która piersi jest związana z, z dzieckiem, a, z, a która z partnerem. No i tutaj ten temat się okazał właśnie bardzo kluczowy, w związku z tym, że, że było to dla niej na tyle bolesne, że, że mnie nie ma, i ten brak ciągły. Że trzeba było to przepracować, no na szczęście yy, znaleźliśmy rozwiązanie na to. Moja żona po prostu na ten moment się yy, z tym świadomie pogodziła, że tak jest, ale obiecaliśmy sobie, że zaczniemy coś w tym kierunku robić, żeby to zmieniać. I wtedy ten głos zaczął znikać, po prostu się tam już. Czyli nie było żadnego leczenia nie, nie, z zewnątrz, nie. wspomagania? Nie, nie, my nie, 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 nie stosujemy takich metod. Chyba że w jakichś radykalnych przypadkach, kiedy już nie umiemy sobie pomóc yy, w, te, w ten sposób. Czy mógłbyś, jak gdyby yy, powiedzieć tak pokrótce, yy, o co chodzi z biologią totalną, bo to jest, jesteś drugą osobą, która mi o tym w ostatnim czasie powiedziała. Yy, na, nie wiedziałem, że to się tak nazywa, ale yy, wiem, że jeżeli. Mój teściu jest lekarzem, znaczy już był, bo już jest na emeryturze, ale mówi, że nie wie, co jest z tym pozytywnym i negatywnym nastawieniem, ale widział to nieraz w szpitalu u pacjentów, którzy na przykład byli po wyrostku, wycięciu wyrostka robaczkowego i były dwie panie na, w tym samym pomieszczeniu po, tej samej, po takim samym zabiegu. Jedna była taka, że ona musi wracać, bo tam kury na nią czekają, ona musi żyć i tak dalej. I ona mówi, że ona się tak szybko goiła, że za trzy dni ją Wypisywali, a druga była taka, o Jezu, że ją boli, że to, że to. Nie miała chyba celu. celu. No i mówi, że leżała miesiąc, nie? I że, 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 że nie, nie, po prostu się na niej nie goiło, nie? I, I oni nie potrafili tego wytłumaczyć, nie? Bo i, i to było, i to nie jeden przypadek, tylko masę takich rzeczy, nie? Więc... No medycyna klasyczna niestety nie, nie bierze w ogóle pod uwagę duchowości i, i tego, że człowiek to jest... Nie tylko biologia, ale też i duchowość, i myślę, że to jest jakby największa bolączka ty, tego. A, a warto po prostu łączyć wszystko, całą wiedzę, która jest bardzo ciekawa i po jednej, i po drugiej stronie, należałoby wymieniać w tych momentach, kiedy ta jest bardziej potrzebna tej, a kiedy ta tej. No i z biologią totalną, medycyną, nową medycyną germańską. Jest tak, że to odkrył onkolog niemiecki dyrektor szpitala Gurthammer, który zaczął to, który sam dostał raka jądra po utracie syna, przeżył stratę bardzo bliskiej osoby. Dostał raka jądra. Oczywiście wyciął sobie to jądro, bo jeszcze wtedy nie znał tak dobrze biologii totalnej, potem w wywiadach często powtarzał, że gdyby wiedział wcześniej to, co, co, czego się dowiedział później, to by tego nie zrobił. Dlatego ja tego na przykład nie zrobiłem, a też tego, z tym zjawiskiem się zetknąłem osobiście. I wtedy zaczął rozmawiać ze swoimi pacjentami i odkrył taką prawidłowość, że wszyscy, co stracili jakąś bliską osobę, albo, albo coś innego, bardzo bliskiego, z czym po prostu... Mega y, y, głęboką, y, bliską relację mieli, chociażby na przykład można tak mieć po utracie zwierzęcia swojego ukochanego, jak ktoś jest z nim bardzo połączony. No to, że mieli ten problem. I tak y, po nitce do kłębka odkrył te prawidłowości, że to emocje, że to stres, zwłaszcza przewlekły, że to y, te y, szoki różnego rodzaju życiowe. Powodują konkretne schorzenia, w objawy w organizmie. Zwłaszcza te, które wypieramy, których nie umiemy przeżyć, których nie umiemy nie wiem, wyrzucić w złości, albo przepłakać, albo jakoś na poziomie serca wybaczyć, to wtedy wchodzi w nasz organizm i po jakimś czasie mózg wysyła objaw do ciała w postaci takiego albo innego schorzenia, co też było zbadane dokładnie, są tak zwane ogniska hamera w mózgu, każde się pojawia w odpowiedniej części mózgu i jest... Połączone z jakimś konkretnym organem w ciele, a te organy z konkretną emocją. Jest taka księga o biologii totalnej, gdzie to wszystko w miarę jest opracowane. To jest bardzo złożone, złożona sytuacja i każdy człowiek jest inny i inaczej reaguje, ale, ale z grubsza bardzo to pomaga układać sobie w głowie te, te wszystkie sprawy, no i też pomaga brać. Większą odpowiedzialność za siebie, nie oddawać tej odpowiedzialności gdzieś tam innym, nie szukać przyczyn na zewnątrz, tylko w sobie. A tak naprawdę tylko na siebie mamy największy wpływ, więc tutaj po prostu dużo od nas zaczyna zależeć. I y, tu już zależy od człowieka, na ile jest w stanie brać odpowiedzialność y, za siebie, a na ile chce ją oddawać innym I, i czekać, aż ktoś mu pomoże. I myślę, że tu się dzielą ludzie na tych, którzy chcą korzystać z tej metody, a ci, i ci którzy nie chcą. No, jak ty sobie poradziłeś, bo z tego co wywnioskowałem, to mówi to mierzko. Miałeś, miałeś tak? Jajko tak? niespodzianka, tak, tak? Mi się zrobiło tak. No. Y Głównie jak odkryłem to jakieś trzy lata temu, że zaczyna mi twardnieć jajko, część jajka, jednego jądra, no to y oczywiście. Y Wiązałem to z tym, że z moim konfliktem niepłodności, ponieważ z żoną od 10 lat chyba już ponad staraliśmy się o dziecko, no i nie szło nam. Mieliśmy, mamy jedno poronienie na koncie yy, i, i w pewnym momencie właśnie zauważyłem, że to jajko zaczyna coś tam się dziwnie zachowywać. S nie mówiłem o tym żonie, żeby jej jakoś tam nie, nie straszyć, bo jakby kolejny doszedł temat, że, że coś jest nie tak, to, to, to myślałem, że może niepotrzebnie tutaj dorzucać kolejny, kolejny jakiś tam problem, których i tak jest do rozwiązania wiele. Więc, a, a z tą wiedzą, jakby wiedziałem, że po prostu. No, Drugie jajko mam sprawne, więc jakby co póki co działa, a z tym sobie będę obserwował i zobaczyć, co tam, co tam się będzie dziać. No, to stwardnienie się powiększało, objęło już niemal prawie, prawie całe jądro. Aż do momentu, kiedy zaszliśmy w ciążę w końcu, i kiedy brzuszek już był na tyle duży, że już byliśmy spokojni o to, że już tam, że już wszystko się udało, to wtedy jajko zaczęło się powiększać to jest też taka faza zdrowienia, już wtedy, wtedy ono trochę rośnie i w zależności od tego ile trwał konflikt, no tyle jest w stanie rosnąć, jeżeli urośnie za duże już będzie dyskomfort, pojawi się jakiś ból, no to wtedy warto rozważyć wycięcie, ale nie pod kątem tego, że będą jakieś przerzuty, bo w biologii totalnej nie ma czegoś takiego jak przerzuty, tylko kolejne konflikty, które są wynikiem na przykład takiego konfliktu diagnozy, bo przecież jak się dowiadujesz, że gdzieś tam masz powiedzmy raka jądra, no to od razu albo siada ci poczucie wartości, Panika. albo zaczynasz się bać o życie i to wszystko potem id idą na przykład, jak się boisz o życie swoje, no to przerzut tak zwany przerzut na, na płuca. Jak poczucie wartości, no to nie wiem, kręgosłup, białaczka albo tam inne, nie? Jak boisz się, że ci zabraknie pieniędzy, no to tam wątroba czy, czy, czy tam y, jakieś tam brzuchowe rzeczy. Jeżeli jakieś świństwo z tym wiąże, że ktoś ci zrobił, którego nie umiesz wybaczyć, no to jelita i tak dalej. Ja nie jestem tam precyzyjnym znawcą tych, tych y, 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 sfer, gdzie to tam się, która, który konflikt gdzie odkłada, ale no ale wystarczyło mi to do tego, by nie panikować, by spokojnie pracować nad tymi tematami związanymi yy, z tematem płodności, które, które byłem w stanie gdzieś tam obserwować świadomie i, i, i zmieniać a było tego odpyty <laughs> na każdym poziomie życiowym od takich właśnie bieżących życiowych materialnych, typu przestrzeń do życia, warunki, bezpieczeństwo, rodzina, po takie duchowe, typu praca z rodem, śmierć dzieci w, w klanie i tak dalej, i tak dalej, relacja z, z rodzicami. Często też taka jakaś tam toksyczna No i tak dalej No dużo dużo tego było Mógłbym opowiadać hmm. o tym ale... Cały dzień Koniec końców jak już się no sytuacja rozwiązała Jajko trochę porosło, porosło Były momenty, że tak, że tak już Że było już ponad dwa razy większe jak, jak drugie Ale sobie w pewnym momencie już sytuacja się Ustatkowała, uspokoiła Już teraz się zamknął ten proces Wszystko wróciło do normy od jakiegoś czasu Nic tam się nie dzieje dalej a robiłeś jakieś badania albo coś, czy nie. odpuściłeś? Nie, nie. A z którą sytuacją życiową byś to połączył, że to zaczęło się, że to chodziło o to, że to... Że, że jest to chyba już potomstwo, aczkolwiek wiąże to też jeszcze z moim drugim dzieckiem, jakim jest Wonki One, mój zespół, z którym spędziłem 21 lat życia i to też w pewnym sensie odbierałem podświadomie, jako że to jest moje, moje dziecko i ta rozłąka nasza, która trwała długo, to też się zbiegło w czasie. I kiedy już definitywnie żeśmy się rozstali, to też ten proces się tak już zamknął. Ale no nie wiem. My... No to, to, to też była emocja jakaś, tak? No. Wielka, to naprawdę były jedne z największych emocji, jakie ostatnio w życiu przeżywałem. Ciekawe. Bo to jednak, wiesz, no 21 lat życia wspólnego gdzieś tam. no Te relacje były naprawdę mocne, głębokie, jakieś tam wspólne wizje, no ale. Rozjechało się nam no to, co zrobisz. No. Życie. Na czym polega foliarstwo paprodziada? Jak zweryfikować te wszystkie teorie? Jest taki y, zarzut gdzieś tam w komentarzach, że y, głosisz teorie, które bardzo łatwo zweryfikować, że są nieprawdziwe. Nie? O właśnie na przykład pandemii, pandemii też jest pytanie o nadchodzącej nowej pandemii, i tak dalej, o wojnie na Ukrainie i o tym I, wszystkim. tak ktoś zna dobrze ma zgłębiony temat chociażby właśnie biologii totalnej, nowej medycyny germańskiej, całej wiedzy o tym, jak, jak to się z tymi wirusami sprawy mają, począwszy już od Pastera, który to odkrył tam ponad 100 lat temu, że wirusy nas atakują w sensie mikroby, bo wtedy jeszcze tych wirusów nie było wiadomo do końca, ale że mikroby nas atakują. Ale w tym samym czasie żył inny naukowiec, nazywał się Bishop, który udowadniał, że mikroby z nami współpracują, że są po prostu do nas podłączone i my, nasz umysł, wtedy kiedy potrzebuje, używa ich do tego, by wysłać objaw do organizmu. sms o treści. Słuchaj, w tym temacie coś robisz źle. Zwróć na to uwagę. Okazało się, że pastor został nagradzany, wypromowany, wyniesiony na ołtarze i przez odpowiednie tam struktury, które go wspierały. A biszampa zamieciono pod dywan, zrobiono z niego takiego groźnego wiesz-dziwaka, który takie dziwne wysnuwał jakieś niepotrzebne teorie. Ale yy, i tak się dzieje przez cały czas od tamtej pory z, ze wszystkimi, którzy, się, którzy próbują to, o, o tym mówić. No wiadomo, korporacje farmaceutyczne, które się już wtedy jakoś tam rodziły, yy, widziały na czym można zbić kapitał. Dużo lepszy jest przewlekły pacjent niż ten, który zdrowieje. Yy, więc tutaj nacisk bardzo mocny już położyły na to, by jednak ta wiedza stała się tą taką kultową, żeby to była nowa religia co to, Czego teraz doświadczamy. I believe in science. A jest wielu naukowców, którzy ciągle udowadniają, że jest inaczej i próbują o tym mówić. No ale mm, wtedy jest jesteście foliarzem właśnie. No. Między innymi. Był taki y, Stefan Lanka, który około nie wiem, 10 czy kilkanaście lat temu procesował się przez wiele lat w, w, w Niemczech, udowadniając, że od 100 lat nikt nigdy Nikomu nigdy nie, udawa, nie udało się wyizolować wirusa Odry. Wiadomo, że te mikroby, różnego rodzaju tam żyjątka, czy to jest wynik tego, co się dzieje w naszym organizmie, czy to są jakieś osobne byty, jest ciągle yy, nie do końca zbadany. Wiadomo, są eksperci naukowi, ale nie ma ekspertów od moralności. I w tym momencie, kiedy wiadomo, że yy, badania naukowe wyglądają tak, że są po prostu dotacje i często yy, ma, się, ma się po prostu przynieść wynik. A co tam gdzieś tam te zera po przecinku dalekie, czy tam się będą zgadzać, czy nie, ma się zgadzać wynik. Yy, znam wielu naukowców, którzy rzucili yy, pracę naukową, ponieważ yy, moralnie nie byli w stanie już. Yy, w ten sposób funkcjonować. Zmienili po prostu branżę. Zmienili swoje życie. To nie jest łatwe. Teraz dużo jest z takich dokumentów o tych, którzy pozakładali te wszystkie media społecznościowe też. Nie że, że to co. Jak, jak uzależniają smartfony, jakie on, oni byli przy tych procesach, bo jak gdyby rozkminili działanie ludzkiego mózgu, tą dopaminę i wszystko, że oni po prostu podchodzili i, i sami do dzisiaj mocno lobują za tym, żeby wyłączać po powiadomienie i jak najmniej spędzać czasu w smartfonie na przegląd, na scrollowaniu tych takich no, bezsensownych rzeczy. Nie? Jest taki obrazek fajny, który pokazuje, jak przepływają energie w ludzkim organizmie że przypomina to, że ta energia wypływa tutaj, otacza nas, tam z dołu wchodzi, i tam w różnych kierunkach ona tam przepływa i to ma taki kształt jabłka. Kiedy to jest, jesteśmy w harmonii, w sile, ta struktura nasza jest mocna, jesteśmy mocno osadzeni w sobie, no to ta energia jest bardzo mocna, ale wystarczy tylko wziąć jakby gry za tego jabłka, gdzieś tutaj naruszyć tę strukturę. Na obrazku by wyglądało tak, jakbyś wziął Gryza Jabłka, nie? Prawda? Przypokajasz takie logo? No. I wtedy ta struktura się narusza i już człowiek słabnie. I już wtedy można go łatwiej zastraszyć, łatwiej nim manipulować zrobić robić z niego coś więcej no Fajny że, zbieg okoliczności. Myślę, że Steve Jobs, no bo on też, no, my myślę, tak że w Ciemie Bity nie był. No ja słyszałem, że w. On miał auto, dużo doświadczeń różnych. Że w biografii y, opisywali to, że, że po prostu jako biedni studenci mieszkali gdzieś tam w jakimś domku w sadzie i żwili się tylko jabłkami. I stąd, stąd no. takie, takie logo. Aczkolwiek. Y, no, nie wiem, być może tak jest, być może jakiś zbieg okoliczności, być może przypadek, jak w przypadku, nie wierzę, że, yy, że, że ma się to też tak yy, z, tym, z tym, o czym przed chwilą mówiłem, z tym yy, symboliczną historią a propos yy, Adama i Ewy i Raju, że jednak też to gdzieś tam to, to jabłko yy, było. Czy to było jabłko, czy to było co innego? No, ale gdzieś chodzi o jakieś naruszenie pewnej struktury, pewnej zasady, pewnego takiego bos źródłowego, boskiego oprogramowania. Według którego, kiedy działamy, no to jest zdrowo i, i się wzmacniamy, i wzrastamy, i, 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 ży i to, to życie jest o no, takie pełne. I odwrotnie, kiedy naruszamy tę strukturę, kiedy przestajemy żyć zgod zgodnie z tymi zasadami, no to się zaczynają problemy. tarapaty. Przychodzi facet do lekarza i mówi: Poproszę jakiś lek na niezdecydowanie. Albo nie. Świat jest w polaryzacji, Polska jest w polaryzacji. I myślę, że to jest jak gdyby naturalne dzieło, czy to jest sterowalne od góry? No ludzie po prostu nie potrafią nawet do polityce porozmawiać przy stole i rodziny się kłócą, wychodzą albo nie rozmawiają ze sobą przez głupią politykę. No na pewno jest to podsycane, bo im bardziej wszyscy skłóceni, tym bardziej można manipulować i, i wprowadzać. Yy... Ten, te zmiany na świecie, które, które sobie tam ci, co, co grają światem w monopol, e, to sobie tutaj e, rozkminiają. No jaki masz I patent tam, no. na to, ty, jakbyś tak miał takiej rodzinie doradzić? Wiesz, to, ja mam patent taki, jaki mam na, na wszystko po prostu. <laughs> Dzielić się wiedzą, gdzie, która, która do mnie spływa, która do mnie przychodzi. E, starać się uświadamiać jak najwięcej osób. Im więcej świadomych jednostek, tym, tym yy, mocniejsze społeczeństwo. No dobrze, nie. ale jak masz takiego, wiesz, zagorzałego fanatyka, kato taliba i tam albo nie wiem, miłośnika, jak to mówią, lewaków i tak dalej, i no, mówisz do niego, Nie ze wszystkimi da się rozmawiać też, nie? No, jakich argumentów tu użyć, po prostu? Czy. Czy, wiesz, czy ci się to, zdarza jak, ci się po prostu, że odpuszczasz i wychodzisz, że jakby, no, wiesz, że z tego nic kiedyś, nie ma. Kiedyś mniej odpuszczałem, ale y, bardzo na tym cierpiałem. To jest takie kopanie się z koniami i, i to, to nie ma sensu na, na dłuższą metę. Y, jednak trzeba ważyć te słowa i ważyć swoją energię, dzielić się. nie. Oczywiście... Dawać szansę każdemu, żeby się spotkał z, to, z tą wiedzą, z, jakimś, yy, z czymś co być może gdzieś wywoła u niego yy, da, da jakiś zalążek yy, do, do, do pomyślenia, spojrzenia na rzeczywistość w inny sposób, ale gdy widzisz, że tam jest mocny mur, póki co, który wynika, wiadomo, z jakichś tam wewnętrznych uwarunkowań, yy, no to, to nie ma się co tam przebijać, to, to już trzeba zostawić to. Stwórcy, który ma jakiś plan dla tej osoby, ty widocznie nie jesteś elementem tego planu. No idą czasy straszne i drożyzny nie? I to już od dłuższego czasu to wszystko rośnie, rośnie. Do jakiego... Niewidzialna ręka ekonomii. Niewidzialna ręka ekonomii rośnie i rośnie. I ci wszyscy ludzie, no dzisiaj żeśmy tutaj jeszcze przed nagraniem z chłopakami rozmawiali, kiedy ci ludzie wyjdą na ulicę i zaprotestują, no bo... No ceny paliw, ceny gazu. Zaprotestowali w Kanadzie, to im weszli na konta i tyle z tego było. Myślę, że co, że to, do, 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 do jakiego etapu się to rozrośnie? Ile trzeba będzie, żeby faktycznie ludki ruszyły? Wiesz co, nie wiem, czy, 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 czy protesty coś dadzą. Widziałeś, jakie były duże protesty jeszcze niedawno, chociażby w związku z, tym, z tymi piorunami. No i co, coś, coś, coś to dało? No przecież naprawdę były duże. No i co? Nic. No i tyle, że posłużyło do podziału społeczeństwa, do wzniecenia tam kolejnej fali, czyli wszystko to, do czego było tak naprawdę potrzebne. Myślę, że to już nie tędy droga, że, że jednak ta, ten rozwój świadomości też pokazuje, że trzeba w inny sposób tutaj próbować znaleźć jakby trzecią drogę. Zostawić ten świat taki, jaki on jest, te jego struktury, te mechanizmy, budować inny od podstaw, zaczynając od porządkowania siebie, swojego najbliższego otoczenia, powrotu do kontaktu z naturą, z boską, z boską energią, odnajdywanie wdzięczności i wtedy budowanie takich społeczności opartych na tych zasadach być może jest jakimś rozwiązaniem. A ja wierzę w to, że, że jeszcze też. Kiedy się nastroimy na to i będziemy starali się żyć lepiej, to będą do nas przychodzić odpowiednie podpowiedzi na to, jak reagować w tych zmieniających się trudnych czasach. Myślę, że najważniejsze teraz, na ten moment, to jest to jest samowystarczalność, jeśli chodzi o, o, o żywność. I, I tutaj niestety zostaliśmy zagonieni w ślepy róg bardzo elegancko poprzez ten przepych i łatwość w, w zdobywaniu, w posiadaniu wszystkiego. Kiedyś banan to był po prostu na święta relikt. Luksus. A teraz I po tony bananów się walają, kuźwa gniją gdzieś po śmietnikach pod marketami. I to, to powinno nam dać dużo do myślenia. czy znaczy, I... martwimy się o żywność, a w zasadzie dużo żywności się wyrzuca, nie? Jak nie połowa, tak. A myślisz, że Wczoraj też miałem okazję rozmawiać przy okazji koncertu z kolegą o erze Wodnika, bo też nie do końca wiedziałem o co chodzi z erą Wodnika. On, ja też tak to, do końca nie wiem, nie jestem jakiś świetny on, w tej as, astrologii. Coś mówił tematach. tam o, o kalendarzu majów i tak dalej, że nadchodzą nowe czasy, nowa świadomość, i też przewinął się tak z, y, przewinęło się pojęcie rezonansu Schumana związane z częstotliwością y, Ziemi, czyli pulsu Ziemi, i że on wzrasta. Na pewno wszystko ciągle się zmienia, zachodzą zmiany różne, być może potrzebne do tego, by i w nas coś się zadziało. Być może jest to czas, ja tak przynajmniej sobie to wizualizuję i tak to rozumiem, i tak chciałbym to rozumieć, żeby, żeby tak było, że jest to po prostu czas, który sprzyja właśnie takiemu rozwojowi duchowemu. Sprzyja temu, by nie to, żeby rezygnować z materii, tylko żeby jednocześnie być uziemionym. I otwartym na duchowość, żeby w końcu to w sobie alchemizować, łączyć. W odpowiedni sposób korzystać i z tego, i z tego, żeby być człowiekiem równozważonym. Równ Czytam, jak to woli, zrównoważony. <grym> I, 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 I z tego, co czuję i co rozumuję, to to, to to jest właśnie ta era wodnika, która się gdzieś tam już chyba zaczęła. No, widać po ludziach, że się otwierają, że te różnego rodzaju wątki, właśnie związane z rozwojem, z duchowością, z takim szerszym patrzeniem na rzeczywistość, że to, że, że to się objawia, że to pewnego rodzaju kurtyna opada, czyli ta apokalipsa następuje, że zaczynamy widzieć, jak sprawy się mają, jak jest świat zbudowany, że kto tutaj nam. Rozdaje karty. Tak. Kto tutaj nam miesza, w, tak naprawdę pod przykrywkiem, że chce na naszego bezpieczeństwa, I, i, i wtedy, mając tę świadomość, możemy zacząć inaczej kierować swoim życiem, podejmować inne decyzje, bardziej odpowiedzialne. Im więcej chcemy wolności mieć, tym więcej potrzebujemy brać. Musimy odpowiedzialności na siebie, a nie oddawać jej gdzieś tam komuś, rodzicom, rządom. Politykom, tak. Widziałem, jak przy posiłku żegnałeś, posiłek żegnałeś, jesteś, jesteś katolikiem, chrześcijaninem? Wierzysz w Jezusa? E, dywersyfikuję wszystkie możliwości. Wychowany jestem w, w kulturze katolickiej, chrześcijańskiej, że tak powiem, na oparach już to wszystko jechało. Nie czułem w tym jakiejś takiej głębi, to były takie już tylko mechanizmy wy, wyuczone. Aczkolwiek uważam, że nie należy wyrzucać dziecka z kąpielą, i w tym wszystkim do, dopatruję się tego, co jest najważniejsze, co widzę też w innych, czy filozofiach, czy religiach, co jest ważne. Staram się to łączyć też z, z tą wiedzą słowiańską, która też ostatnio bardzo mocno gdzieś wypływa, i że to wszystko przez jedno zostało na drugim oparte. Najważniejsze to nie dzielić, nie dać się szufladkować, by potem. Zwaśnione kluby ze sobą walczyły, Słowian z katolikami i tak dalej, bo to zawsze o to chodzi tym, którzy dzielą. E, tylko próbować odnaleźć w tym wszystkim, po, połączyć to, zobaczyć tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi, co jest tą istotą. Nie? Co, no ale co... jakbyś tak wziął pod wspólny mianownik, to myślę, że te wszystkie religie, wyznania czy, czy byty ludzkie, czy ludy miały jakiś wspólny mianownik kiedyś. I to zostało zagłębione. Chodzi o to, że jest siła sprawcza, tak zwany Bóg. Który jest, to jest ta, który, ten kosmiczny organizm, kosmiczna energia, jak to jak zwał, tak zwał, której jesteśmy częścią, której jesteśmy dziećmi, które są dojrzewają do tego, by tam gdzieś tam do niej z, 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 zmierzać. Myślę, że to gdzieś tam się jest taki wspólny mianownik. Oczywiście wspólny mianownik jest też taki: nie, nie rób drugiemu, co to im niemiłe, na różne sposoby się przejawia w różnych, w różnych właśnie tych filozofiach i spojrzeniach, że. że po prostu należy szukać pojednania, a nie, a, nie, a nie wojny. Ale jeżeli mamy wojnę w sobie, no to wtedy wszędzie ją też sobie projektujemy na zewnątrz. No i ten kontakt z przyrodą, ta filozofia przyrody też i jakiś ten, ten aspekt też i w chrześcijaństwie występuje, ale w, w, wiadomo, Słowianie byli pod tym względem dużo bardziej rozwinięci, jak, jak żyli w tym dużo mocniej. Te, ten aspekt jest dla mnie bardzo ważny, bo, bo, no bo jesteśmy częścią przyrody, a przez to, że się oddzielamy właśnie od niej, no to też stąd się biorą różnego rodzaju problemy i nasze prywatne i cywilizacyjne. Więc staram się łączyć te wszystkie aspekty. Dla mnie, dla mnie rozdzielanie tego jest czymś dziwnym. Dla mnie to wszystko jest tym samym, tylko tak jak no każdy na inny sposób to widzi, jesteśmy innymi ludźmi, tak jak są różne drzewa i różnie sobie formułują swoje, swoje, swoje struktury, swoje byty, różnie wyglądają. Ale są wszyscy, jesteśmy wszyscy z tego samego, z tych samych mikroelementów. Oddychamy tym samym powietrzem, śmiejemy się, płaczemy tak samo, to jest nasz wspólny język i jesteśmy częścią tego samego dzieła stworzenia. I, 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 i kłócenie się o to, jak to się nazywa, jest dla mnie też pewnego rodzaju zabiegiem i formą do tego, by, by, by nas tutaj, by zniewalać tę naszą moc, którą, która w, wypływa z, z jedności. No dobra. Czwarta rewolucja przemysłowa Klausa Szwaba. Czytałeś? Jakieś wyrywki do mnie dochodziły w tych relacjach, które tam do, do mnie dochodzą. Yy, jakby takie główne aspekty zawarte w tym temacie yy, są, są podnoszone i opisywane. Yy, ja też yy, w sumie tymi tematami się interesuję już od, od dosyć dawna, więc, yy, więc no nie dziwi mnie to wszystko. Ja Ale... Czułem, że to się zbliża. Moja żona jeszcze bardziej to czuła, wręcz była już przekonana. Już Ale myślisz, dużo... że się uda, czy się nie uda? Jemu to? No bo to, co, to jest to, co jest zaprojektowane, bo to ja słuchałem tego, czytałem też, bo też z niedowierzaniem trochę. Myślę, że... I to jest trochę utopijne. Myślę, że musi no. się udać, tylko kwestia jest, czy uda nam się tym, którzy nie chcą w tym uczestniczyć, którzy sobie wizualizują, afirmują, kochają inne życie uda się stworzyć tę trzecią drogę, gdzieś taką równoległą rzeczywistość, w której, która będzie gdzieś tak obok siebie będą funkcjonować. Jedna w drugiej albo jedna obok drugiej. Bardziej tutaj widzę szansę na to, by, by móc funkcjonować nie na, nie na tej planszy, którą, którą Klaus Schwab tutaj próbuje, na którą próbuje wszystkich sobie. Wcisnąć. Oczywiście ja nie wiem, czy on jest tutaj tym głównym architektem. Być może jest też tylko taką jakąś yy, postacią, która to firmuje, yy, wi widoczną dla, dla mas. A myślę, że za, za nim też jeszcze są jakieś tam yy, struktury, które gdzieś tam są jak zwykle nie, niewidzialne dla, dla oka. No. To było tak już też za, za, za czasów przeszłych faraonów. Faraon był, który tam decydował, ale wiadomo, że to kapłani. Pociągali za sznurki, między innymi też już wtedy korzystali z nauki, która, którą, którą manipulowali tak, by właśnie sterować społeczeństwem, chociażby wiedza o zaćmieniach. Jak się przygotować, żeby się wypiąć z systemu, który jest od góry narzucany? Myślę, że jedną z takich fajnych instrukcji opisuje Anastazja w książce Władimira Magrę. Tam jest taki rozdział Nowa Cywilizacja, tak że się nazywa, który bardzo fajnie opisuje różnego rodzaju sposoby radzenia sobie w tym czasie. Zobaczymy, na ile to się uda. Ja wierzę, jako osoba wierząca, że, że Bóg zna rozwiązania, i w odpowiednim momencie, kiedy będziemy do, do tego przygotowani, bo musimy też wykonać odpowiednią pracę, wzmocnić się. Rozwijać duchowo, wchodzić na te wyższe, wyższe wibracje, nie być w tym lęku, w złości, w pretensji, tylko we wdzięczności, w radości, w miłości. Wtedy będą się otwierać przed nami na bieżąco rozwiązania, które będą potrzebne do tego, by sobie w tych sytuacjach radzić. Między innymi po to buduje wraz z żoną tę arkę Nowego, czyli ten nasz przestrzeń miłości, ten sad. W który, na którym chcemy prze, przedryfować przez ten potop. Bawisz się w permakulturę też? Czy nie? Słyszałem kiedyś, że Noe też był foliarzem, a potem przyszedł potop. <głosy> <głosy> próbuję, próbuję, wiesz. No to wszystko, te, tych tematów jest tyle, żeby, że jeszcze, żeby łączyć to z jakąś tam pracą, z, z rodziną, z, z, z tymi wszystkimi wątkami, no to. Ciężko tak się skupić na, na jednym, ale robimy, co możemy, by, by, by no rozwijać się, i się w tych tematach, by stworzyć swój po prostu, by stworzyć swój, by już nie potrzebować tych rodziców przysłowiowych do, do życia, by już się ich zostawić i żyć, żyć po swojemu, wziąć odpowiedzialność za siebie, wejść na inny, nowy etap. Ciężko jest, to, ale da się zrobić. Trzeba trenować, trzeba konsekwentnie pracować na, na różnych płaszczyznach y, i w materii, i w duchowości, właśnie łączyć te światy. To jest, myślę, y, na, najważniejsze wyzwanie, by y, potrzebne do tego, by sobie w tych czasach radzić umieć łączyć y, materię, y, krzepę fizyczną z krzepą duchową. Na jednych ze szkoleń firmy, która no Szkolenia Grom, tak się nazywa te firmy. Prowadziłeś warsztaty z zakresu zachowania, higieny psychicznej oraz czystego umysłu w sytuacjach kryzysowych. No to teraz mi powiedz. Jak, te, te, jak... te warsztaty przy, przygotowujemy. Przygotowujecie? Przygotowujemy, tak. One, no właśnie, one no to teraz mamy, mamy takich 30-latków, którzy dopiero co się władowali w kredyt na mieszkanie. Rata rośnie. Tutaj dziecko się już zaraz pojawi. Albo jedno już jest. Na ja warsztatach powtarzam, często, by właśnie y, próbować nie brać kredytu. Więc, y, no, już... Ale już jest za późno. No, no, zostały, no, bo tak. Chodzi o to, żeby teraz wiesz, jak wygląda dzisiejsze mhm. życie. Jesteśmy przez rodziców y, od małego, musisz mieć szkołę, musisz mieć wykształcenie, musisz mieć robotę. Przynajmniej u mnie tak to bo musisz coś robić. Nie? Coś, coś, wiesz. nie możesz być już takim kopaczem na łupacie, tylko musisz być na no, szkoła, edukację i tak dalej. No tak. Po czym spełniasz te zachcianki. Dzięki rodzicom w międzyczasie... o, Oprogramowanie dla kołchoźników, o, tak zwane. No... Tak, nie? spełniasz te zachcianki rodziców. W międzyczasie na studiach już czujesz, że to nie jest to, co chcesz w życiu robić, ale robisz to, wpadasz, no bo to jest dobra robota. Nieważne nie, nie jest, że to cię. Na szczęście poczułem i tak, to tuż przed studiami. No ty poczułeś, ale ilu ludzi takich jest, którzy tego nie poczuli? Wpadają w ten rytm później tej pracy, czy w jakiejś tam, nie wiem, ktoś jest prawnikiem, ktoś w pracuje w korporacji i on, i ona wiesz, pakują się w jakieś właśnie zobowiązania finansowe typu kredyt, leasing i tak dalej. Żyją na wysokim poziomie, bo są dwa razy w roku na czasach all inclusive, wiesz, tutaj dzieciak rano do przedszkola, odbieram go o 17, zapisuję go na balet, lekcje śpiewu i muzyki, itd. i tak dalej. Widzisz dzieciaka o 7 rano, jak go zaprowadzam do przedszkola, i o 7 wieczorem, jak przychodzi z tyrany z tych wszystkich pozaszkolnych zajęć i po szkole i tak leci 20 lat. Nie? Myślisz, że teraz, jak te wszystkie. Zagrożenia się pojawiają, ci ludzie przejrzą na oczy, że nie o to chodzi w życiu, żeby być tej, w tym kółeczku, gdzie chomik sobie biegnie cały czas. Ja no, wielu, wie, wielu to wielu przegląda na oczy i o to właśnie w tym chodzi, po to są te, po to są te y, różnego rodzaju trudności i problemy, żebyśmy w końcu powiedzieli dość. To trzeba przepracować 20 lat w kółeczku, żeby się otwarło oko? czy, czy... Lepiej późno niż później. Każdy potrzebuje swojego czasu. No, wiadomo, że są, tak jak mówiliśmy na początku, te metody, którymi można próbować. Wytrychy, sobie wytrychy. Ale nie każdy w ogóle ma ochotę na taki wytrych. Przecież wielu ludziom jest tak dobrze. No i dobrze, niech im będzie tak dobrze. No. ważne jest, Ważni są ci, którzy, no, teraz, teraz... którzy gdzieś tam się otwierają no, i. Dużo ludzi się zaczynają tę drogę swoją i podejmują decyzje, często życiowe, zwroty o, 300, o 180 stopni, żeby żeby zacząć inaczej żyć i, i super, bo jeżeli odnajdują, znajdują na to pomysł, motywację, siłę, a to się ro, można robić za pomocą różnych metod, od właśnie też i, i fizycznych, po, po duchowe, to, no to, to super moment, by, by się zmieniać. No, jesteśmy na takim etapie ewolucji cywilizacji, duszy, że, że dojrzewamy do tego bez dzieci bożych stawać się troszkę bardziej dorosłymi bożymi, by brać więcej odpowiedzialności już. I to jest taki proces, to jest wszystko naturalne. Tu, tu wiadomo, że na, na poziomie naszego biologicznego tutaj życia to tam się wydaje, że to są takie jakieś tam trudy, znoje, ale tak patrząc na to tak z dystansem, no to to jest po prostu taki proces, taka, to to nie taka lepiej, reakcja chemiczna. To, to nie no. lepiej wziąć, tu, nie wiem, tysiąca chłopa z maszynami, widłami tam. Ale karma wraca, to wtedy wiesz, to, to już tak nie działa. Tak to, to było przez ostatnie wieki, się działo i, i to, to, to jest właśnie element tego młynka, właśnie, że, że to potem. Prawo miecza i cześć. Prawo pierwszej nocy. <laughs> no wiadomo, na pewnym etapie to było skuteczne, na jakiś czas być może działało, ale, ale jeśli właśnie mamy łączyć materię z duchowością, to już jednak. Powinniśmy naprawdę na, na poważnie zacząć brać pod uwagę te prawa, które nie tylko są widzialne, takie fizyczne, ale też te, 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 te inne, mistyczne, że powinniśmy wychodzić z fizyki y, Newtona, a więcej już y, 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 Teslą się inspirować. A jakbyś takie proste typy, właśnie na to zachowanie tej higieny psychicznej i czystego umysłu, to jakie to były takie proste typy dla tych? Którzy będą też na tych warsztatach, ale, ale i dla tych, którzy nie będą o nas będą to, Ja często mam taką formułkę, którą powtarzam. Wiara wyzwala, wiedza wyzwala, miłość leczy. Czyli być otwartym na wiedzę, świadomość, dzięki której możemy wznosić się na te wyższe wibracje, które uzdrawiają. Wiedza, która jest nam podawana i proponowana. Możemy patrzeć, do czego nas doprowadza, czy nas wyzwala, czy nas zniewala. Ta, która nas zniewala, dla mnie od razu jest wiedzą, w którą, z którą, za którą dziękuję, którą nie wierzę, nie wchodzę. I don't believe in science, które mnie zniewala. Czuję, że w boskim świecie, w boskich prawach wiedza służy temu, by być wyzwolonym, a nie zniewolonym, by się ograniczać, by się otaczać jakimiś obostrzeniami. Jedyne obostrzenia to są te, które powinienem mieć ja w sobie. Moja moralność, która powoduje, że nie popełniam głupot. E, e, dobra, a... I dopóki człowiek nie, człowiek nie potrafi w sobie tego e, zbudować, no to faktycznie potrzebuje tych obostrzeń zewnętrznych, żeby go utrzymać, żeby po prostu nie rozpierdzielił tutaj siebie, kogoś czy planety. Zrobiłbyś tą rozmowę w maseczce? <laughs> <laughs> Kiedyś no jak, bo jak nagrywaliśmy tak. płytę z Bilonem, tam Kaczy też wpadł i, i tak sobie rozmawialiśmy wtedy o tym, że, że, że tam y, 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 jedyni politycy to gdzieś tam w Konfederacji, którzy walczą z tymi maseczkami, ale że ponoć Bosak powiedział, że, że, że do maseczki się można przyzwyczaić i Kaczy wtedy do chuja w dupie też. <grym> I to jest dla mnie y, jakby tyle w temacie, no. Ja mam papiery na to, że nie muszę nosić ceczki. No chyba wszyscy mamy chociaż no, dużo decyzji takich, że. A zwłaszcza, że, że nie tylko nie noszę maski, to jeszcze ostatnio właśnie zdjąłem swoją, zrobiłem ten coming out foliarski i to już w ogóle się pokazałem swoją prawdziwą twarz, swoje prawdziwe oblicze. Które tak trochę skrywałem, bo wiedziałem, że ono jest, y, może wywołać dyskomfort u wielu osób, że może hmm. zaburzyć im światopogląd. Zwłaszcza u osoby, kiedy robi to osoba, która gdzieś tam ma wpływ na wiele osób, co mi się często zarzuca, że ja powinienem po prostu zaprzestać teraz się odzywać, bo przecież mam wpływ na ludzi. No ale ja po to to robię i a, biorę za to odpowiedzialność. A powiedz mi właśnie, odnośnie, do jakichś takich, odnośnie kolejnego kontrowersyjnego tematu, wojny na Ukrainie, to mówisz, że Władimir. Jest, zły policjant. Zły policjant, dalej jest aktorem. No Jeździ na szkolenia do Klausa Szwaba, umoczony jest w tym resecie, robi, robi robotę, która teraz bardzo sprzyja tym zmianom ekonomicznym. Wszystko teraz to, co, co było zaplanowane, czyli ten głód, dzięki jego działaniom można wprowadzać. Ale myślę, że przez. Te, no, my teżśmy dzisiaj rozmawiali tutaj, że takie. Jest taki nawet, nawet nie wiem, czy mem, czy coś, ale jest cały, cały świat. Czerwona kropka, taka malutka, i to jest ta Ukraina, i tam, czy naprawdę wierzysz w to, że konflikt w tym małym kraju spowoduje głód na świecie? Cały świat jest skupiony teraz na, na tym wydarzeniu i te wszystkie, ta walka ekonomiczna z Rosją no. i to, że w ogóle to jest spichlerz Europy, Ukraina. Myślę, że to wszystko jest elegancko. Zaplanowane i w odpowiednim momencie yy, po prostu tutaj ten, ta królówka, czy ten laufer, czy jak tam nazwać, tego Putina, został, czy ten koń, bo on na koniu lubi jeździć, nie? No to został tutaj wprowadzony do gry. Ty jesteś patriotą? Tak, lokalnym i globalnym. A na czym polega lokalny patriotyzm? że staram się udzielać w, w różnych sytuacjach lokalnych, które sprzyjają właśnie budowaniu o, y, relacji y, społecznych, by, 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 by móc decydować w miarę możliwości o swoim otoczeniu y, i oczywiście żyć tak, by jak najlepiej starać się żyć dla, dla całej planety. Y, ale, ale Polskę dla Polaków czy nie? Co, Polska to jest firma, to jest nazwa, y, która jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych od wielu lat, więc y, jakby ten temat y, polskości no, y, szanuję historię Polski. Czuję się Polakiem. Y, chciałbym, żeby było coś takiego jak Polska. Ale nie czuję tego, idąc kibicować reprezentacji polski. Y, tylko bardziej właśnie. Y, Robiąc tę mrówczą robotę, dzieląc się świadomością, wiedzą, dbając o to, by, by po prostu tutaj te więzi i kontakt z, z, z rodem, z przodkami umacniać. Pytałeś o, 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 o wiarę, o religię, tak samo tutaj jednak te, Nie zamykasz. Się. te słowiańskie struktury i historia też jest dla mnie bardzo ważna. By nie ograniczać się tym słowem polska, tylko tym jeszcze czuć, że, żeby to było coś więcej wcześniej. A jaki jest twój stosunek do broni palnej? Powinna być ogólnie dostępna? Czy na na pewno? pewno na jakimś etapie. Skoro jest, to znaczy, że powinna być. No, by... Byłem parę razy na strzelnicy. Nie, nie, nie umiem za, za, za mało razy, by umieć teraz tak szybko broń ogarnąć, ale uważam, że, że, że jest w w pewnym sensie to potrzebne na tym poziomie biologicznym, materialnym, ale kiedy czuję, że wzrastamy też duchowo, no to afirmuję sobie rzeczywistość, której już to nie jest potrzebne. Ale warto. którą być... bronią wtedy już są po prostu największą. To, to jest ta, która jest w nas. No. I, to, i, I staram się ten, w, te, w tym kierunku jakby kłaść nacisk na największy rozwój. No jest takie powiedzenie, chcesz mieć. Pokój szykuje się na wojnę. No tak, dlatego walczę ze sobą. Prowadzę wewnętrzny dżihad ze swoimi słabościami. <głos> <głos> Jak kiedyś poszedłem na, na, na komisję, gdzie przydzielano służbę zastępczą, ponieważ już wtedy raz na jakiś czas zdarzał mi się koncert z zespołem i, i dużo bardziej podobało mi się takie brykanie niż, niż gdzieś tam jak sobie pomyślałem, że mam być na półtora roku, czy tam na, na, na rok gdzieś tam no. chociaż rozważałem to, nie było to takie, że, że, że nie chciałem ale no, widziałem już, że mogę gdzieś indziej jakoś prowadzić swoje życie, więc stwierdziłem, że, a że byłem tym jednym z ostatnich roczników, gdzie jeszcze ta służba była y, obowiązkowa to, to poszedłem na służbę, za, na komisję Miałem wtedy takie długie włosy, trochę utlenione, broda już mi rosła, hawajska koszula. To był czas, właśnie, jak jeszcze trochę doświadczałem psy, psychodelicznie. Więc wbijam się na te komisję, gdzie trzeba było powiedzieć o tych swoich argumentach filozoficznych bądź religijnych, dla których czujesz, że się nie nadajesz. Yy, nie powinieneś iść do wojska. Tam przede mną było paru klientów, którzy tam mówili, właśnie, że się boją broni albo przemocy. No to, to my cię nauczymy, my cię oduczymy. I, no i odpadali, nie? No ja wszedłem, kurwa, jak, jak wyglądałem wtedy trochę jak z tego facet, co gapił się na kozy. Taki, czy tam, yy, czy, 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 ten... No i mniejszał większość. Yy, taki kurwa, psychodeliczny hipis odresiasz, nie? Wbijam się, no i jakie są Twoje powody? Ja mówię, no, czpać, chlać, bić się, nauczyłem już na osiedlu, więc nie wiem po co mam iść do wojska za bardzo. A, a, a jak nie dostanę służby zastępczej, to spierdzielam do Hiszpanii, tam mam robotę ustawioną i tyle mnie tutaj Polska widziała, nie? O, to przemyślimy to. Zawołali mnie za chwilę, no to. I będzie musiał jechać do Hiszpanii. Nie będzie. Proszę, tu służba zastępcza już jest. Taki powód filozoficzno-religijny okazał się bardzo skuteczny. Trafiłem wtedy do ośrodka dla autystów. Tak się zaczęła w ogóle moja potem przygoda z osobami z niepełnosprawnością, która też bardzo mi pomogła w pracy wewnętrznej z sobą samym, by nie robić z siebie niepełnosprawnego za pomocą używek, tylko dbać jednak o ten dar, który dostałem. Czyli ta w, mi w miarę pełnosprawność, bo nikt nie jest przecież doskonały. Ale bardzo to był też piękna przygoda. Wiele lat, potem zespół November Project, też złożony z osób sprawnych i to takie niesienie przesłania, by, by, by się nigdy nie poddawać takiego motyw motywującego